Hello, hello, jak się macie? Dzisiaj będzie mockowo, chociaż muszę przyznać, że przy tej akurat pracy jakoś strasznie się nie narobiłem. Jest to bardziej eksperymencik dla zabawy, polegający na zastosowaniu alternatywnych palet kolorów dla znanych i lubianych zestawów. Coś czysto relaksacyjnego, ale i tak postanowiłem podzielić się rezultatami. Przed wami Toa Mata, ale alternatywnie. Wyobraźmy sobie, że w innym wszechświecie historia LEGO Bionicle potoczyła się nieco inaczej i pierwsi Toa, z jakimi przyszło się zapoznać fanom serii, operują innymi żywiołami niż w oryginale. Po przebudowie każdego z 6 wojowników i zamianie masek da się taki efekt uzyskać fizycznie. Istnieją odpowiednie rekolory kanohi oraz broni, żeby dało się w niektórych wypadkach zrobić proste rekolory. Nie we wszystkich przypadkach jest to jednak takie banalne. Nie mówię tutaj o cenach niektórych z elementów, te bywają spore, ale nie w tym leży największa trudność. W wypadku niektórych Toa trzeba się nieco nakombinować, żeby zrobić konkretną alternatywną wersję, bowiem część potrzebnych elementów po prostu nie występuje w odpowiednich kolorach. Stąd, żeby zachować mimo wszystko ducha oryginału, pozwoliłem sobie gdzieniegdzie na drobne przebudowy, na tyle nieinwazyjne, żeby wciąż było wiadomo, o którą postać chodzi w danym przypadku. Niekiedy wybór elementów jest na tyle szeroki, że danego Toa dałoby się odtworzyć w więcej niż jednym wariancie kolorystycznym. Tak jest na przykład z Gali. Jej haki miały po drodze tyle rekolorów, że spokojnie da się z niej zrobić również Toa ognia, powietrza, ziemi oraz lodu. Z wariacją kamienną byłby już problem, bowiem zarówno haki, jak i ramiona Mata nie pojawiły się ani w piaskowym, ani brązowym kolorze. Za to inne warianty są jak najbardziej możliwe. Ja akurat przerobiłem ją na Toa ognia, bo chciałem tu zastosować taki najbardziej oczywisty kontrast, ogień i woda. Zatem zamieniłem żywioły Gali i Tahu. Całkiem mi się podoba taka podmiana. Kto wie, może w alternatywnym wszechświecie, gdzie inaczej rozdysponowano moce drużyny, to Gali byłaby tą brawurową i porywczą liderką zamiast Tahu. Idąc za ciosem, władca ognia został Toa wody. Tutaj też rekolor da się przeprowadzić dość prosto, jeśli dysponujemy niebieską Hau. Miecza z kolei dostarcza Berix, mały zestaw z glatriańskiej fali. Broń lepiej by się komponowała kolorystycznie z całością, gdyby była w podstawowym niebieskim, no ale pasujący do tego konceptu jest tylko wariant w medium blue. Istnieje jeszcze wersja czarna, zatem Tahu bez większych problemów da się także zmienić w Toa ziemi. Mnie jednak pasuje jako wodny wojownik. Wyobrażam sobie, że gdyby zachował jednocześnie częściowo moc ognia, mógłby gotować wodę wokół siebie i na przykład mylić przeciwników kłębami pary. Kopakę zmieniłem z kolei w Toa ziemi. W sumie maska Akaku mogłaby mieć jakieś dodatkowe soczewki umożliwiające na przykład widzenie noktowizyjne. W tym wypadku możliwości zbudowania wariantów ograniczają już dwie części: miecz oraz tarcza. Czarnego ostrza dostarczył mały Skral z serii Stars. Ten element ma jeszcze wersję srebrną, niezbyt pasującą do jakiegokolwiek Toa Mata, a także medium orange, który był dziobem z Dakaguko z zestawu Jewelry Guko. Z kolei tarcza istnieje w zwykłym pomarańczowym, zatem koszernie zbudowany Kopaka jako Toa ognia również możliwe jest do złożenia. Mógłby też zaistnieć jako Toa wody, ale musiałby mieć jakiś inny mieczyk, na przykład z Night's Kingdom. Onue przerobiłem na Toa lodu. Myślę, że ze swoją przygarbioną posturą i mocnymi pazurami odnalazłby się także w lodowych jaskiniach, kopiąc w lodzie i zmarzlinie zamiast w ziemi. Tak, wiem, moja biała Pekari jest mocno po przejściach. Można powiedzieć, że ma battle damage. Nie mam na razie ładniejszej. Pazury Onue to popularna broń w zestawach Bionicle. Nie wystąpiły co prawda w czerwonym i zielonym, ale dzięki zestawowi Nui Rama otrzymaliśmy pomarańczowy i limonkowy wariant, także Onue da się też zmajstrować jako Toa ognia i powietrza. Za to wariant wodny i kamienny są już niestety niemożliwe. Pora na dwójkę Toa, w których nie zastosowałem jedynie podmiany kolorów, ale też zmiany konstrukcyjne. Pohatu niełatwo jest przerobić sensownie na inną wersję, bowiem jego zakładane na stopy buty wystąpiły tylko w piaskowym i srebrnym odcieniu. Uznałem zatem, że poeksperymentuję tutaj i zmienię oryginalny zamysł na taki pasujący wciąż do klimatu. Zmieniłem Toa kamienia w Toa powietrza, uznając, że maska szybkości pasuje również do kogoś zwinnego poruszającego się w koronach drzew. Natomiast młoty zamieniłem w nanożne piły tarczowe, wykorzystując dwie laski Turaga Matau. Jak dla mnie to też się sprawdza. Co prawda delikatnie podwyższa to Pohatu, bowiem nie znalazłem sposobu na wsunięcie pił całkiem w rowek stopy Mata, ale i tak uważam, że wygląda to akceptowalnie. No i wreszcie Liwa. To też ciężko współpracujący zawodnik, albowiem jego toporek jest częścią całkowicie unikalną. W przeciwieństwie do reszty broni Mata nie pojawił się w żadnym innym zestawie. Nad przerbką kogokolwiek Toa kamienia myślałem chyba najdłużej, bo ilość pasujących części w starym odcieniu brązowego jest nikoma. Ostatecznie, jako że reszta drużyny wypełniła inne sloty, zdecydowałem się Liwę uczynić kamieniakiem i zrobić trochę inne podejście do jego broni. Łapkę musiałem wymienić na inną kończynę, bo jak wspomniałem, ramię Mata nie występuje w piaskowym wariancie. Nad bronią chwilę kminiłem, próbowałem zaprojektować jakiś pasujący toporek z istniejących części, po czym nagle mnie olśniło. Gdyby tak zamiast siekierki machnąć mu kilof. Pasuje to do Toa kamienia, a ogólny zamysł wizualny jest podobny. I tak powstała taka prosta brońka z młotka Turagi Onewy, dającej brązowy trzonek oraz pasujących łączników tworzących górę kilofa. Nieco kombinowane, ale jak dla mnie pasujące, do tego stopnia, że to chyba moja ulubiona przeróbka ze wszystkich zaprezentowanych.
Tak się to zatem przedstawia. Fajna wyszła z tego zabawa, mimo wszystko niekiedy angażująca twórczo, bo parę razy musiałem tu pomyśleć bardziej kreatywnie. Chyba przez jakiś czas potrzymam ich sobie tak na półce w ramach odmiany. Mam nadzieję, że koncept się Wam spodobał. Tradycyjnie chętnie poczytam opinię. Dzięki za uwagę. No i cóż, usłyszymy się ponownie w weekendzik. Na razie.